Gdyby zapytać przeciętnego Polaka, kto był Jamesem Bondem PRL-u, odpowiedź będzie jedna. Porucznik Borewicz z kultowego serialu 07 Zgłoś się. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o dzielnym poruczniku Borewiczu, kultowej postaci z czasów seriali PRL. Początkowo główny bohater produkcji miał nazywać się Bolski, a zagrać miał go Krzysztof Chamiec. Aktor jednak odmówił, obawiając się zaszufladkowania, co spotkało na przykład Marka Perepeczkę za Janosika, czy Stanisława Mikulskiego za stawkę większą niż życie. Z podobnych powodów roli nie przyjęli Piotr Franceski i Jan Englert. W tej sytuacji zdesperowany reżyser Krzysztof Szmagier wpadł na pomysł zaangażowania aktora niezawodowego, a jego wybór padł na dziennikarza krakowskiego Bronisława Cieślaka. Miał on już pewne doświadczenie w pracy z kamerą, prowadził bowiem własną audycję na lokalnej antenie. Wprawdzie niektórzy narzekali na jego nieco zdeformowany nos, ale uznano, że będzie to można wykorzystać w scenariuszu. A fakt ten dodał autentyczności bohaterowi serialu. Cieślak przyjął ofertę, zaproponował jednak zmianę nazwiska głównego bohatera i tak porucznik Bolski stał się Sławomirem Borewiczem. Początkowo planowano nakręcenie zaledwie 4 odcinków, jednak ogromne powodzenie zadecydowało, że w ciągu 11 lat powstało ich aż 21. W tym czasie zmieniła się Polska, zmieniał się również sam Borewicz. Początkowo jeździł Fiatem 125P, następnie przesiadł się do białego Poloneza, a na koniec zaczął nawet używać śmigłowców. Zdarzyło się jednak, że w jednym z odcinków wraz ze swoim współpracownikiem, porucznikiem Zupkiem, jechali kolejową drezyną z napędem ręcznym. Za wajchę szarpał sam Borewicz, a obaj kolejarze siedzieli z tyłu. Do tego z czasem dochodziły coraz bardziej wyrafinowane gadżety, ewidentnie wzorowane na filmach z Jamesem Bondem. In actuality, makes quite a handy weapon. And everything a cop in the field would need. Z wiadomych względów techniczne wynalazki z polskiego serialu były znacznie mniej zaawansowane niż angielskie, ale Borewicz używał nadajnika radiowego w zegarku oraz telefoto, dziwnej skrzynki z pokrętłami, która pozwalała na przesyłanie zdjęć. Zastąpiły one poczciwie magnetofony szpulowe ZK-140T i kasetowe MK-125, które pojawiały się w pierwszych odcinkach serialu. Wprawdzie twórcy serialu odżegnywali się od analogii do agenta 007, twierdząc, że cyfry na początku kryptonimu Borewicza oznaczały telefon alarmowy milicji, jednak w latach 70. numer pogotowia milicji brzmiał 997, a nie 007. Przy tym podobieństw było zbyt wiele, by uznać je za przypadkowe. Zarówno James Bond, jak i porucznik Borewicz mieli szalone powodzenie u kobiet, obaj też zdradzali słabość do trunków. Agent jej królewskiej mości lubił wódkę z martini, wstrząśnięte, a nie zmieszane. Borewicz preferował natomiast polską czystą. Gdzie pan? Gdzie? Funkcjonariusz milicji? Na wódkę? W biały dzień? W godzinach pracy? Z największym przyjemnością. Obaj lubili też się elegancko ubierać. Anglik w markowe garnitury, a Polak w zachodnie dżinsy, koszulkę Pumy i kopię amerykańskiej kurtki wojskowej. Przy okazji warto zaznaczyć, że nigdy na planie nie pokazał się w mundurze milicyjnym. Co za przypadek? A kto powiedział, że to był przypadek? Palili papierosy Marlboro, co dla Borewicza było synonimem zachodniego luksusu, podobnie jak kosmetyki Old Spice, dostępne tylko w sklepach Peweksu. Z dewizowego sklepu pochodził też zegarek Polaka, elektroniczny z czerwonym świetlaczem, natomiast Anglik, żyjący w innej rzeczywistości, używał najlepszych odmian Rolexów. Obaj natomiast nie przejmowali się specjalnie regulaminami, podobnie też zachowywali się przed kamerą. Szmagier twierdził, że Polacy pokochali Borewicza, bo walił w mordę, pił wódkę na służby i pieprzył panienki, czyli dokładnie robił niemal to samo, co James Bond przez znaczną część czasu ekranowego. W przypadku Polaka było to jednak jedną z przyczyn faktu, że przez cały okres emisji serialu nie awansował, chociaż osiągnął tyle sukcesów. Moment, muszę dostać zgodę wieży na przecięcie pasa. Ale ja mam trzeć, mam wieżę. Bo
Borewicz nie zachowywał się zresztą jak typowy milicjant. Jak sam o sobie mówił, w odróżnieniu od kolegów po fachu, potrafił odróżnić kaloryfer od akordeonu. Świetnie też znał angielski, co umożliwiło mu nawet czytanie książek w tym języku. Z reguły zachowywał się bardzo swobodnie i z dużą dozą zdrowego rozsądku, co zdecydowanie odróżniało go od sztywnych pracowników resortu. Gdy wraz z porucznikiem Jaszczukiem zauważyli na biurku koleżanki książkę na temat ciąży i porodu, a pruderyjny kolega zdziwił się, tłumacząc, że przecież sierżant Sikora jest panną, to Borewicz wyjaśnił, że przecież tego nie robi się obrączką. Okazywał też dużo zdrowego rozsądku, nawet kiedy wspominał o swojej byłej żonie, w tę rolę wcieliła się Izabela Trojanowska, która zostawiła go dla bogatego Araba. Stwierdził, że w takiej sytuacji nawet Joanna Dark by uległa, a co dopiero Joanna Borewicz. Zdawał sobie też sprawę z własnych słabości, mówiąc, że wszyscy mężczyźni lubią słodycze, a tylko prawdziwi mają odwagę się do tego przyznać. Serial był kręcony na sposób zachodnich produkcji, ale nie wszystkie nawiązania kończyły się pomyślnie. Gdy w jednym z ostatnich odcinków serialu przeciwnikami Borewicza byli mordercy z włoskiej mafii, to jeden z nich nosił mrużący krew w żyłach pseudonim Cappuccino. Ten rodzaj kawy nie był jeszcze znany nad Wisłą, a brzmiał wyjątkowo egzotycznie, a do tego bardzo po włosku. Natomiast inny killer, który trafił do naszego kraju, miał dziwne spostrzeżenia. Nie mógł się nadziwić, że egzemplarz książki telefonicznej na poczcie był mocno sfatygowany, a do tego nawet prostytutki w luksusowych hotelach były niegrzeczne dla klientów. Zarówno Bondowi, jak i Borewiczowi towarzyszyły na planie piękne partnerki, a ich obecność była prawdziwą ozdobą produkcji. Urodziwe panie traciły dla niej głowy i serca. Obaj nie mieli problemu z powiększaniem swojej kolekcji podbojów erotycznych. Sam to wymyśliłeś? A? Może kiedyś sprawdzę. To może od razu. Będziesz miała co wspominać przy kolacji z tym swoim milionerem. W 07 Zgłoś się zagrały najładniejsze polskie aktorki tamtych lat z Grażyną Szapołowską i Barbarą Brylską na czele. Bond był kolekcjonerem urodziwych kobiet, odreagowując stresy, natomiast w przypadku Borewicza zadbano jednak o uzasadnienie jego romansów. Zasugerowano, że był to rodzaj rekompensaty za nieudane małżeństwo i zdradę żony. Cieślak potwierdzał to, zwierzając się do kamery, że małżeństwo jest loterią, ale w loterii są jednak pewne szanse, dlatego normalny mężczyzna może ten Bond popełnić tylko raz. Przy innej okazji zauważył jednak, że gdyby na świecie było więcej dyskretnych mężczyzn, to byłoby mniej cnotliwych kobiet. Na planie 07 Zgłoś się pojawiali się najpopularniejsi aktorzy tamtych lat, a cechą charakterystyczną serialu był wielokrotny udział tych samych wykonawców w różnych rolach. Spora liczba aktorów pojawiała się dwa razy na ekranie i nikomu nie przeszkadzało, że we wcześniejszych odcinkach zostali uśmierceni. Trzykrotnie grał Piotr Franceski, podobnie jak Maria Probosz, a jedna z jej ról zakończyła się w łóżku dzielnego porucznika. Pomimo upływu lat, serial cieszył się niesłabnącą popularnością, a Borewicz stał się jedną z ikon popkultury. Podobnie jak Janosik, Hans Kloss czy Pies Cywil, który zresztą też zagrał w serialu. Prywatnie był to bowiem Bey, pies reżysera obu produkcji Krzysztofa Szmagiera. Więcej o poruczniku Borewiczu i serialach epoki PRL znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. A jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samą południe. Hej!